Cześć, z tej strony Karolina. I Artur. Na co dzień możecie spotkać nas w sklepie biegacza na warszawskim Powiślu. Dziś przedstawimy Wam naszą recenzję obopólną Karoliny i moją na temat Mizuno Waverider 27. Mizuno Waverider 27 jest to klasyczna treningówka, but tak naprawdę na większość jednostek treningowych dla większości biegaczy. W naszej recenzji skupimy się na tym, jakie my mamy odczucia, a nie na technologiach, jakie są w bucie. Zaczniemy pierw od podeszwy. Podeszwa jest wykończona gumą węglową, która w moim odczuciu jest dość przyczepna. Jest dużo bardziej przyczepna niż w poprzednich modelach. Dzięki temu mamy pewność, że biegnąc po różnym tak naprawdę podłożu, nasza stopa jest w ryzach. Trzyma się każdego podłoża i nigdzie się nie uślizguje. Co ciekawe, ten bieżnik jest dosyć głęboki, więc spokojnie, gdy mamy miękkie ścieżki, też ta trakcja w bucie jest lepsza. W moim odczuciu dodatkowo jest to, że ona się bardzo też nie wyciera, czyli nie ma pierwszej warstwy, która by musiała być ścieralna, żeby dopiero później guma zaczynała łapać lepszą przyczepność. Sprawdzałem to na suchym i na mokrym i naprawdę jestem pod dużym wrażeniem, jeżeli chodzi o wykończenie samego spodu podeszwy. Największą moją obawą, jeżeli chodzi o buty Mizuno, jest ta bruzda, która jest widoczna w tylnej części buta. Często, gdy zdarza mi się biegać po lesie, gdzie ścieżki są dosyć twarde, ale zdarzają się różne kamienie czy szyszki, nic nie jest w stanie tutaj nam ugrzęść. Dobrze, żeś to wspomniała. Poprzednie moje wersje Mizuno... Dosyć wąskie miały to wgłębienie. Tak, i potrafiliśmy po treningu wracać z szyszkami bądź kamieniami powbijanymi tutaj w tą bruzdę. No i to takie było małe faux pas, jeżeli chodzi o konstrukcję, a względem komfortu, no to wiadomo, że jak nam się wbije kamień, to później uderzamy kamieniem w asfalt bądź w chodnik i też to czujemy po prostu na stopie. Więc tutaj jest ukłon w stronę Mizuno, że po prostu to poprawił. Kolejnym elementem, który chcemy omówić, jest pianka, która składa się z dwóch warstw, przedzielona płytką Wave. Tak, jeżeli chodzi o nową piankę, tutaj zastosowaną jest to Mizuno Energy. Jak dla mnie jest bardzo dobrą pianką, dobrze oddaje energię. Jest miękka, aczkolwiek w tym bucie starałem się bardziej biegać nie z przodostopia, tylko z całej stopy. Tak, żeby móc przetestować jego amortyzację po całej długości stopy, nie tylko na przodostopie. No niestety, w moich odczuciach ja zazwyczaj biegam z przedniej części stopy, więc tutaj amortyzacji jest znacznie mniej. Główne skupienie amortyzacji jest z tyłu buta, więc było ok, czułam tą amortyzację, ale przy dłuższym bieganiu trochę mi tej amortyzacji z przodu brakowało. Jak się przestawiałem na przodostopie, to też miałem takie samo wrażenie jak Karolina, że jednak tej pianki, tej ilości tej pianki na przodzie, albo ona jest za miękka, albo jest jej po prostu za mało. Ale jeżeli chodzi o ilość pianki, która jest z tyłu, jak najbardziej na plus. Myślę, że większość biegaczy byłaby z tego zadowolona. Oczywiście dla biegaczy, którzy uderzają z pięty. Pomimo, że mało jest tej amortyzacji z przodu, czułam się bardzo stabilnie w tym bucie. Noga nie uciekała mi w żadną ze stron. Często w tych nowych wersjach butów, gdzie idziemy w maksymalizm, stopa nie czuje się tak stabilnie jak w tym bucie. Ogólnie cała konstrukcja buta jest stabilna. Płytka, która jest zastosowana pomiędzy dwoma gęstościami pianki, sprawia, że faktycznie ten but nie jest aż tak bardzo skrętny, jakby się wydawało przy nowych konstrukcjach innych marek. Następnym elementem, o którym chcemy Wam opowiedzieć, jest cholewka. Karola, powiedz mi, jesteś zadowolona z jej przewiewności, gęstości, grubości? Dla mnie jest okej. Okay. Wydawać się może, że jest dużo tej mięsista jest ta cholewka, gruba, ale przez to bardzo dobrze przylega do stopy. Nie odczułam żadnego ucisku w części przedniej, gdzie moja stopa jest szeroka i potrzebuje dużo, naprawdę sporo miejsca z przodu stopy. Okej, no widzisz, no dla ciebie to jest plusem. Dla mnie cholewka jest fajna, miła w dotyku, jak i w odczuciach dla stopy, ale dla mnie ona jest troszeczkę za gruba. Ona mogłaby być naprawdę odrobinę cieńsza, bardziej przewiewna, bo jak była temperatura powyżej 20 stopni, to po prostu nawet w cienkiej skarpetce było dla mnie za gorąco. Więc ja wolałbym na przykład w Raiderze, żeby ta cholewka była cieńsza. A jak zapiętek?
Bo tutaj żeśmy już za kamerami rozmawiali super. Na temat zapiętka. Więc... Zapiętek bardzo fajnie przylega mi do stopy. Nie czuję żadnych ruchów góra-dół, żeby stopa mi w jakiś sposób uciekała z buta. Więc przyjemnie, jeżeli chodzi o trzymanie pięty. Nie jest za szeroki? No w moim przypadku nie. A widzisz, no w twoim przypadku, nie w moim. Ja mam wrażenie, że po prostu jak wybijam się, to właśnie tutaj troszeczkę, przez to, że on jest za szeroki, to on się troszeczkę tutaj łamie i jak widzicie, o, ja naciskając, tutaj już ta cholewka jest taka rozstawiona, więc dla mnie troszeczkę ten zapiętek mógłby być minimalnie węższy, no ale to jest moje subiektywne odczucie. Na pewno fajną rzeczą w tym bucie jest język, który jest zintegrowany z cholewką. Fajnie przylega, nie wpija się w przód stopy, a sznurówki nie rozwiązują się. Tak, to jest plusem, że można, mimo że one są bardzo, bardzo długie, jak zobaczycie, to są jedne chyba z dłuższych sznurówek ogólnie w butach, więc nawet po związaniu, gdzieś tam wciśnięciu one się nie rozwiązują, nie mają tendencji do rozciągania, więc nie będziecie mieli takiego problemu. No ale mówię, no one są po prostu długie, więc je gdzieś trzeba tam po prostu upchnąć. Jeżeli chodzi o design butów, moim zdaniem jest bardzo ciekawy. Fajne jest to w tym bucie, że ta płytka, która jest w podeszwie, jest widoczna zewnętrznie. A co ty myślisz o tych butach? To znaczy tak, jeżeli chodzi o sam design, dla mnie jest to troszeczkę odświeżona wersja 25, 26. Zmieniła się sama pianka i troszeczkę ta cholewka faktycznie jest taka bardziej nowoczesna, ale dla mnie Mizuno zachowuje swój charakter sprzed już paru lat, jeżeli chodzi o sam kształt buta, ale faktycznie to, że ta płytka zaczyna być bardziej schowana, mniej jest tych dziurek, to faktycznie dużo lepiej wygląda, jest takie odświeżenie troszeczkę tej japońskiego takiego designu. Ale Mizuno cały czas powtarza, że po co zmieniać coś, co jest co dobre. Co jest dobre, tak. No, to fakt, aczkolwiek wytkniemy jeden błąd, który nam doskwiera, czyli brak odblasków. Jedynym elementem, który jest odblaskowy, to jest znaczek Mizuno z tyłu. I to biegając w butach w okresie jesienno-zimowym, no niestety można byłoby tutaj troszeczkę dodać elementów bardziej odblaskowych, żeby biegacz był bardziej widoczny. Jeżeli chodzi o jednostki treningowe, które wykonałem w Riderze 27, były to rozbiegania, rytmy oraz podbiegi. Mając do czynienia z wcześniejszymi riderami, tutaj jest dużo lepsza amortyzacja, lepsza szerokość cholewki, bardziej otula stopę i jest na pewno troszeczkę bardziej poprawiony zapiętek. Jest już węższy niż był w poprzednich wersjach, aczkolwiek tak jak mówiłem, dla mnie on dalej jest mimo wszystko za szeroki. A ty, Karola? To jest moja pierwsza styczność z tym butem i w ogóle z marką Mizuno, jeżeli chodzi o treningi. Swoje treningi tutaj były luźne wybiegania, bez żadnych akcentów szybkościowych, więc jak na takie jednostki treningowe, but sprawdzał się naprawdę świetnie. Mimo że brakowało tej amortyzacji, jestem zadowolona jak na ten but. A powiedz mi, Karolina, komu byś poleciła tego buta? Buty polecam osobom, które biegają z całej stopy bądź z naciskiem na piętę. Niezbyt duża waga, jeżeli chodzi o biegacza. I but uniwersalny, taki, gdzie nie mamy możliwości kilku par, gdzie chcemy pobiegać i dłuższe wybiegania, ale też szybsze jednostki treningowe. Czyli but z kategorii typu zakładam i idę biegać. Czyli dokładnie jest taki tak. Uniwersalny, nic nie przeszkadza, jeżeli już przymierzymy go w sklepie i będzie nam pasował, to po prostu go bierzemy, bo będzie to po prostu but uniwersalny i do wszystkiego, na większość jednostek treningowych. Podsumowując Mizuno Waverider 27, jeżeli chodzi o mnie, to dla mnie plusem jest lekkość, amortyzacja, dopasowanie do stopy, a jeżeli chodzi o minus, no to niestety będzie grubość cholewki w ciepłe dni. Dla mnie jest po prostu za ciepło. A jak twoim zdaniem, Karolina? Moje plusy? Super cholewka, fajnie trzyma szeroką stopę, nie czułam żadnego dyskomfortu. Jedyny minusik, za zbyt mało amortyzacji z przodu buta. Okej, ale jeszcze mamy jedno. Obydwoje jesteśmy zadowoleni z podeszwy, czyli podeszwa, która się trzyma na większości podłoży, po których biegamy, czyli tak naprawdę bardzo uniwersalny but treningowy. Na ten moment kończymy naszą wspólną recenzję z Karoliną.
Zapraszamy Was do sklepów stacjonarnych, na nasze social media oraz na kanał YouTube, gdzie możecie obejrzeć nie tylko tą, ale i inne relacje i recenzje. Trzymajcie się, do zobaczenia. Na razie.